Potem, słuchajcie, prawie serce pękło mi na pół. To jest totalne zaprzeczenie tego, co wszyscy mówią, że a to jest robota, a to ciężka praca. No właśnie, tej pracy mogłoby nie być, słuchajcie, tej pracy mogłoby nie być. Cześć, witam Was na kanale Kobiecość w formie. Jednym z moich pomysłów na serię filmików jest też seria o bliźniaczkach, o bliźniaczej ciąży, o bliźniaczych przygodach. Jeżeli jesteś mamą, która spodziewa się bliźniaków albo taką znasz, będę naprawdę niezmiernie wdzięczna, jak zasubskrybujesz mój kanał, jeżeli interesują Cię te treści. I jak najbardziej zachęcam Cię do tego, żebyś pisała w dole komentarz, jaki filmik na temat bliźniaków, na temat bliźniaczej ciąży w pierwszej kolejności chcesz, abym nagrała. Z pewnością, jeżeli spodziewasz się bliźniąt, to dobrze by było, żebyś nastawiła się na to, że będziesz naprawdę dostawała sporo, sporo komentarzy na ten temat. Czy tego, że spodziewasz się bliźniaków i też później, jak będziesz z bliźniaczkami sobie wózeczkiem śmigać, bliźniaczkami lub bliźniakami. Pierwsze teksty, jakie oczywiście usłyszeliśmy, to było: o matko, ile to roboty! Ty wiesz, ile to jest pracy? Ale się Wam udało, ale Wam współczuję. Ojeny, ojeny. Ojej, szkoda, że teraz bliźniaki, jakbyście mieli od razu, to byście mieli z głowy. Aha, to jak już ma się trójkę dzieci, to już ma się jedno ponad stan, to przecież mało kto chce mieć więcej niż dwójkę, bo to dwoje to już jest z głowy. Więc ogólnie bawiły mnie te teksty, bo ja miałam zupełnie inne podejście. Tak naprawdę było mi trochę żal tych ludzi, jak z wózkiem jechałam. Niektórzy: o matko, współczuję, ale ma kobita roboty i tak dalej, i tak dalej. Ludzie nie zdają sobie sprawy z tego, że to też jest dwa razy większa radość. Z reguły było tak, że te teksty mówiły osoby, które bliźniąt wcale nie miały. W moim najbliższym otoczeniu, jak chodziłam sobie na spacerki i spotykałam różne osoby, później to już aż unikałam spacerów, chodziłam tylko w koło bloku na chwilę, usypiałam dziewczyny i wystawiałam je w gondolach na balkon, żeby zaoszczędzić czas, bo czasami spotykałam ludzi i naprawdę długo opowiadali mi o swoich historiach związanych z bliźniakami. Czasami te rozmowy były oczywiście wartościowe, a czasami wolałam iść do domu i zrobić to, co trzeba, bo wiecie, jak bliźniaki śpią, tym bardziej dwójka, to trzeba robić rzeczy albo chociażby zadbać o siebie, bo później czasu nie będzie, będzie konkretna robota. I tak jak powiedziałam, bliźniaki to jest dużo pracy. Śmieliśmy się z mężem, że to jest jak na linii produkcyjnej. Szybciutko przybieraliśmy jedna, druga i ja pamiętam, że robiłam to naprawdę w kilka sekund już. Doszły takie umiejętności, że naprawdę to szło rach, pach, wszystko robiliśmy naprawdę szybko i zostawało więcej czasu na to, żeby z dziewczynami się pobawić. O, to już musicie oddać sypialnię. Usłyszałam też jeden tekst, no bo mamy trzy pokoje. Kasia miała swój pokój, mały, najmniejszy. Mieliśmy sypialnię w średnim, no i w dużym tutaj toczy się życie domowe, taki nasz salon. I ktoś oczywiście już założył, że oddamy sypialnię, a ja mam zupełnie inne podejście. W pierwszej kolejności, jak jeszcze dziewczyny były małe, to sypialnię mieliśmy w tym średnim i tam przynieśliśmy łóżeczko. Dziewczyny wystarczyło, że miały jedno i były w jednym łóżeczku, jedna obok drugiej, sobie tak leżały i spały. Jak trochę urosły i zaczęły się przewracać, no to musieliśmy już wtedy, jak wpadały za często na siebie, musieliśmy wtedy już drugie łóżeczko skręcić i dopiero je postawić i wtedy przynieśliśmy też łóżko Kasi. Także tak naprawdę to jest wszystko do zrobienia. Tak zorganizowaliśmy przestrzeń, że dziewczyny naprawdę miały miejsce. Kasia ma łóżko piętrowe i pod spodem była przestrzeń do zabawy, więc tego miejsca w tym średnim pokoju było wystarczająco. Ja wychodzę też z założenia, że jeżeli dzieci są nam dane na chwilę, ja nie chcę 30 lat trzymać moich córek w domu, chcę, żeby stały się dorosłe, samodzielne i jak najszybciej się usamodzielniły, bo to jest rozwijające. Dawanie dziecku wszystkiego, dawanie pokoju, internetu, komputera, telewizora, wszystkiego w swoim pokoju, wcale nie sprzyja temu, żeby dziecko się usamodzielniło, bo przecież ma bardzo dobrze. Po co ma się z domu gdzieś tam wyrywać? Drugi powód to jest taki, że i tak one mi na głowie wszystkie siedziały. W takim sensie, że jeżeli ja jestem w kuchni, mamy kuchnię otwartą na salon, to one i tak były tutaj w dużym pokoju. I tak większość czasu bawią się w dużym pokoju, przychodzą do nas. Tym bardziej, że to są same dziewczyny, więc po prostu Kasię z małego pokoju przynieśliśmy do średniego i tam zrobiliśmy już miejsce i dla Kasi, i dla naszych bliźniaczek. Różne komentarze się zdarzały. O matko, współczuję pani, ale ma pani roboty, ojeny, o jak pani daje radę, i tak dalej, i tak dalej. Jak mówiłam spokojnie, na luzie,
to ludzie nie wiedzieli dosłownie, co powiedzieć. Tak jak powiedziałam, te takie niefajne komentarze były z reguły od osób, które w ogóle z bliźniakami nie miały do czynienia, nie miały bliźniąt, ani w najbliższym otoczeniu, ani same, tak, nie urodziły czy nie wychowały. Pozytywne komentarze były w większości od ludzi, którzy mieli brata bliźniaka, siostrę bliźniaczkę, dzieci bliźniaki. Okazało się, słuchajcie, że obok w klatce i w mojej klatce kilka kobiet w wieku mojej mamy miało bliźniaki, tak? W tamtych czasach to było naprawdę wyzwanie i to było ciężko, a teraz naprawdę nie jest źle. Jest dostępność tylu rzeczy, tylu gadżetów ułatwiających życie. Teraz miałam taką sytuację i pisałam o tym na moim fanpage'u Kobiecość w formie na Facebooku. Kiedyś tekst, że szłyśmy z dziewczynami sobie, wyszłyśmy od moich rodziców, szłyśmy spacerkiem z moim mężem też, ale mój mąż odszedł gdzieś tam dalej do bankomatu. I ja przystanęłam wózeczkiem i tam sobie było jakieś drzewo z kwiatami, dziewczyny się patrzyły, ja mówię, o patrzcie jakie kwiatki. I widziałam kątem oka, że jakiś mężczyzna się na nas patrzył i wydawało mi się, że on jest trochę pod wpływem czy coś. Tam mówię, co on się tak na nas patrzy, tak zaczęłam myśleć i dalej tam z dziewczynami rozmawiam, coś tam im mówię. I kątem oka przez cały czas widzę, że on się patrzy na dziewczyny. Oczywiście zaczęłam sobie myśleć, że pewno coś od nas chce, że się przyczepi. Od razu się włączyła jakaś taka, wiecie, ludzka nieufność. I nie chciałam nawiązywać kontaktu wzrokowego, nie chciałam, żeby podchodził. Widzę, że idzie. Podszedł do mnie, złapał mnie za rękę, padł na kolana i zaczął mnie błagać. Zaczął mnie błagać i wciskać mi pieniądze. Wyciągnął plik stów i zaczął mi wciskać stówę, żebym ja coś im kupiła i błagał mnie, żebym wzięła. Ja mówię, nie, no, że wiecie, no dziwna sytuacja, w ogóle gość na chodniku, ludzie chodzą. Padł na kolana, trzyma mnie za rękę i wciska mi stówę, żebym kupiła coś moim dziewczynom. Mówię, nie, no wezmę od pana pieniędzy, no jak, nie, że jakby proszę wziąć te pieniądze. A on zaczął jeszcze raz błagać za rękę, w ogóle po tej ręce mnie całować. I ja byłam totalnie zmieszana, nie wiedziałam, co mam zrobić, tak zesztywniałam cała. Widziałam kątem oka, że mój mąż też to widzi, ale tak nie wiedział do końca, czy podchodzić, czy nie, czekał, czy zareagować, co się wydarzy. Spojrzałam na niego jeszcze raz i zobaczyłam w jego oczach, że on tego potrzebuje, żebym ja te pieniądze wzięła. I dopiero jak ja tak sobie pomyślałam, to on się otworzył i powiedział, że jego córka miała bliźniaczki, urodziła w 22 tygodniu ciąży i też miały takie białe włoski i zmarły. Więc po tym, słuchajcie, prawie serce pękło mi na pół. Bo to totalnie zmienia perspektywę i to jest totalne zaprzeczenie tego, co wszyscy mówią, że jaka to jest robota, jaka to ciężka praca. No właśnie, tej pracy mogłoby nie być, słuchajcie, tej pracy mogłoby nie być. I ja od początku ciąży wiedziałam, że zupełnie inaczej mogłaby się ona skończyć przedwcześnie i tragicznie i całe szczęście dziewczyny mam, więc nie powinnam narzekać i co najwyżej szukać sposobów na to, żeby gdzieś tam to zmęczenie zmniejszyć i radość zwiększyć. Wzięłam od niego te pieniądze, bo po prostu czułam, że on tego potrzebuje, ale powiedziałam mu, że jak kiedyś pana spotkam, to panu te pieniądze oddam, jak pan będzie potrzebował. On tak, tak i tam jeszcze chwilę z nim rozmawiałam i tak mi było głupio, słuchajcie, że od razu pomyślałam, że on coś się do nas przyczepi, coś będzie chciał. On miał potrzebę, żeby coś im kupić po prostu, bo nie mógł kupić swoim wnuczkom, bo swoje wnuczki pochował. I wspominał, że córka w Anglii urodziła i że no strasznie rozpłakał się, coś, słuchajcie, straszna sytuacja i pokazująca, że naprawdę powinniśmy się cieszyć z tego, co mamy. No i nic. Dajcie znać w komentarzach, co dalej nagrywać o bliźniaczkach, czy może jeszcze jakieś bliźniacze historie, bo trochę ich było. Nasze dziewczyny to były dwa małe promyki, które naprawdę otwierały wszystkich. Jak chodziliśmy na spacery, to zaczepiali nas ludzie, pytali, dopytywali. Oprócz tych komentarzy było dużo naprawdę, naprawdę pozytywnych zaczepek i pozytywnych rozmów. Nie od wszystkich, bo zdarzały się też i jakieś tam przykre teksty,
ale tak naprawdę pokazujące to, że to ci ludzie są nieszczęśliwi, a nie my. Więc ja już z perspektywy czasu teraz już się nauczyłam i wiem, że to mi tych ludzi szkoda. Mi nie jest szkoda tego, że ja mam robotę, że ja mam ciężką pracę. Ja mam podwójną radość, podwójne wygupy, podwójne przytulasy, podwójne całusy. A teraz jest nas już czwórka i czwórka dziewczyn, więc w ogóle jest takie kongo na chacie. Mega pozytywna energia po prostu, która wystrzeliwuje czasem w kosmos. No a czasami momenty są po prostu ciężkie, ale jak się je przetrwa, to jest nagroda. Jeżeli ten filmik w jakiś sposób Ci pomógł albo, nie wiem, po prostu sprawił jakąś tam radość czy przyjemność, to zachęcam Cię do tego, żeby udostępnić go może jakiejś mamie albo przesłać jej. Może jesteś bliźniaczej ciąży i spodziewasz się podwójnych dzidziusiów, to pisz w komentarzu, jaki filmik w następnej kolejności nagrywać, żeby w jakiś sposób Cię uspokoić, pomóc, może patenty bliźniacze. Namawiam mojego męża, żebyśmy to nagrali, bo trochę ich było. I patenty na usypianie, i patenty na uspokajanie, i patenty na jedzenie. Naprawdę, naprawdę tego dużo się uzbierało. I nie chcę się tutaj stawiać w jakiejś pozycji eksperta w dziedzinie bliźniąt, bo mam jedną parę, są takie kobiety, które mają dwie, trzy nawet się zdarzają. Ale wiem, że takie rzeczy oczywiste, które gdzieś tam dziewczynom czasami na zajęciach mówię i wydaje mi się to takie, no nic takiego. To później dziewczyny do mnie przychodzą i mówią, ty Ada, pamiętasz co mówiłaś, to u mnie też się sprawdziło. I naprawdę były wdzięczne mi za to, że takim jakąś tam opowieścią, jakimś doświadczeniem mogłam im pomóc. I naprawdę wykorzystywały moje rady, które mimowolnie gdzieś na zajęciach mówię, opowiadam w trakcie ćwiczeń i sobie rozmawiamy. Pamiętaj, żeby subskrybować kanał, łapki w górę, jak się podobało. Dzięki wielkie za oglądanie. Pa, pa!